Witajcie, z tej strony Konrad i Xtreme Hardware. W tym materiale chciałbym poruszyć temat, którego z jakiegoś powodu nigdy nie poruszyłem, a dużo osób nas się pyta, czy wykonujemy customowe komputery. Wydawałoby się, że jest to oczywiste, jednak faktycznie zabrakło na naszym kanale widocznie jasnych informacji na ten temat. Przy czym zachęcam każdego, kto nie słuchał, do podcastu, jaki jakiś czas temu nagrałem z Agnieszką, właśnie jak zamówić u nas komputer, jak wygląda z nami współpraca. Będzie to świetne dopełnienie tego też materiału. A tutaj chciałbym, szczególnie dla osób, które są u nas nowe na kanale, przedstawić parę aspektów, jak to w ogóle wygląda, jakimi się segmentami zajmujemy, bo do tej pory zajmowaliśmy się i cały czas się zajmujemy topowym sprzętem oczywiście. Natomiast stwierdziliśmy ostatnio, iż rozszerzymy też segment o komputery. No może nie będzie tu pasowało określenie budżetowe, bo jednak od 10 do 15 tysięcy złotych nie są to komputery budżetowe. Jednak przy tym, jakie do tej pory maszyny robiliśmy, w jakich budżetach, to można to tak w cudzysłowie określić. Pokrótce omówię każdy segment, którym się zajmujemy i zacznę od tego, który mogę nazwać segmentem pierwszym. Im wyżej, tym kompy bardziej wypasione, jeżeli chodzi o komponenty hardware, jeżeli chodzi o komponenty LC, o dodatkowe modyfikacje. No i wiadomo, że cena za same komponenty za taką maszynę wzrasta, jak i też energia, jaką potrzebujemy na wykonanie tej maszyny, czas prac przy tej maszynie i tak dalej, również przekłada się na znacznie większe zaangażowanie. Także też aspekty związane z wymianą energii, jak ja to lubię nazywać, również rosną. Natomiast w tym materiale skupię się na budżetach komponentowych, jeżeli chodzi o chłodzenia, jeżeli chodzi o chłodzenia właśnie custom LC, IO i inne aspekty. Dobra, zacznijmy od segmentu pierwszego. Komputery w granicach, no, widełki. Oczywiście tutaj weźcie pod uwagę, że to nie są dokładne liczby co do złotówki i tak dalej, bo to się czasami zmienia, a to ktoś będzie chciał sobie coś dodać, ktoś stwierdzi, że chce zrobić to w mniejszym budżecie. Ja zawsze, kiedy rozmawiam z daną osobą, potencjalnie zainteresowaną, pytam się o dokładny budżet plus ustalenie widełek ewentualnych w kontekście tego, ile taka osoba może dodatkowo ponad budżet, który sobie założyła, przeznaczyć na dany sprzęt. Przy czym, to jest bardzo istotna informacja, rozmawiamy o samej jednostce, czyli o przysłowiowym pudle, czyli po prostu obudowa wraz ze wszystkimi komponentami. Nie liczę w tym monitora, myszy, klawiatury i innych urządzeń peryferyjnych, także tak, żeby to tutaj było bardzo istotne. I też to będą po prostu machiny, jeżeli chodzi o same komponenty hardware i układy chłodzenia. Dobra, pierwszy segment, maszyny pomiędzy 10 a 15 tysiącami złotych. Także tak jak mówiłem, my traktujemy to w skali tego, czym się zajmujemy, powiedzmy jako budżetówki, ale wiadomo, że dla większości ludzi są to już maszyny na wypasie. Przy czym też w tym materiale będę pokazywał różne maszyny w danych segmentach, które zbudowaliśmy na przestrzeni wielu lat, patrząc również wstecz. Także weźcie pod uwagę, że komponenty w tychże maszynach, przykładowo maszyny totalny top, no to w danym momencie były najbardziej, że tak powiem, z najwyższej półki. Jak zobaczycie w różnych konfigach 3090, czy 2080 Ti, czy Titan RTX chociażby, no to w danym okresie to były królujące GPU, adekwatnie do również królujących CPU w tychże konfigach. Wracając do segmentu pierwszego, my do każdego komputera, do każdej jednostki, nad jaką pracujemy, przekładamy się absolutnie w 100%, czyli no tak naprawdę maksymalizujemy pracę w aspekcie tego, co możemy zrobić. Wiadomo, że jeżeli budżet nas ogranicza, no to nie będziemy w stanie zaimplementować wypasionego custom LC, nie będziemy w stanie dorzucić customowych kabli robionych na zamówienie specjalnie pod dany konfig, nie będziemy w stanie po prostu też dorzucić, wiadomo, topowej karty graficznej, topowego procka. Natomiast zawsze są to maszyny w taki sposób dobrane komponentowo, tak żeby zmaksymalizować aspekty takie jak wydajność, wygląd, bo estetyka również jest ważna i nie podejmujemy się maszyn, które no nie będą piękne, ponieważ mamy też swoje wymogi i to jest istotne, że jeżeli coś robimy, to ma nas to jarać. To jest nasza pasja, nasza zajawka i nawet w maszynach z tego pierwszego segmentu jest to niezwykle istotne. Co wspólną jest cechą wszystkich maszyn, to to, że każda jest precyzyjnie wyregulowana, w zależności oczywiście od możliwości chłodzenia, od możliwości danych komponentów. Niemniej każdą maszynę ustawiam kilkadziesiąt godzin, a później testuję od kilkudziesięciu do nawet kilkuset.
To mogą potwierdzić osoby, które czy podrzucają do nas maszyny na regulację, już sprzęt, który mają przez siebie złożony, czy maszyny, które my im budujemy. Trochę to trwa, jednak przekłada się na efekty, na które tak naprawdę nie osiągnie się gdzie indziej. Tak? Także tak to wygląda. Przykładową machiną, która mieści się w widełkach segmentu pierwszego, jest chociażby Echa Mist. Elegancka, biała konstrukcja, utrzymana w białej tonacji. Na co można liczyć w pierwszym segmencie? Karta graficzna ze średniej półki, pozwalająca na komfortowe granie w rozdzielczości 2560x1440p, chociażby, bądź przy użyciu upscalerów i generatorów klatek, wejście na wyższe rozdzielczości, procek high-endowy, jakby nie patrzeć, czy to akurat ze stajni Intela, czy AMD, to już jest kwestia tego rodzaju, jakie ktoś ma potrzeby, jak za jaki czas chciałby ewentualnie platformę zmieniać. Ja wychodzę z założenia, że warto zrobić porządną bazę, a później po prostu poprzez kolejne lata wymieniać przykładowo GPU. Także nawet w tym pierwszym segmencie machina jest w taki sposób dobrana, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Wiadomo, nie idziemy tutaj w LC, tylko w IO, przy czym nie bawimy się w żadne budżetówki IO, tylko używam paru sprawdzonych modeli, które według mnie świetnie sobie radzą. Unikam różnych reklamowanych modeli, które są, powiedzmy, bardzo często przerostem treści nad formą, jeżeli chodzi o cenę do wydajności i po prostu płaci się za markę, za duperele, jakieś wyświetlacze OLED-owe i tak dalej. No ja jakoś tego nie czuję osobiście. Platforma jest oczywiście odpowiednio zoptymalizowana. Staramy się dobrać w taki sposób zasilacz, żeby przykładowo tutaj w Mist kable od razu były. W Seasonico 850 Focus Gold mamy kable od razu białe, tak? Oryginalne kable od zasilacza, no bo wiadomo, że też koszt całego zestawu, który robi dla nas Paweł, jeżeli chodzi o kable, pozdrowienia serdeczne do Ciebie, Pawle, no to jest też kilka stówek co najmniej. Im bardziej dopasione materiały, im bardziej rozbudowany konfig, no to też ta cena wzrasta. Podsumowując, komputery z pierwszego segmentu oczywiście są jak najbardziej estetyczne, piękne, bo zawsze ludzie, którzy je odbierają, cieszą się i my też przykładamy do tego wszelkich starań, żeby zmaksymalizować estetykę takiej machiny. Oczywiście precyzyjnie wyregulowane, co przekłada się na optymalizację wydajnościowo-energetyczne. Także taka maszyna nawet pod pełnym obciążeniem, w momencie kiedy jest to w ogóle komputer do gier, to ja i tak zawsze kilkadziesiąt godzin testuję taką maszynę w warunkach, w których ona w ogóle nigdy nie będzie u danej osoby pracować. A to po to, żeby po prostu przerosła wszelkie oczekiwania. Było cicho, wydajnie, kultura pracy jest bardzo istotna, no i przede wszystkim ma być stabilnie. Oczywiście przy każdej maszynie również bawię się w systemie operacyjnym, dostajecie OSD, konkretnie poddany konfig przygotowane i dużo różnych bajerów, które po prostu cieszą oko i dodają takiej imersji, przyjemności z zabawy, bo przyjemność jest, jakby nie patrzeć, bardzo istotnym elementem. Przejdźmy do drugiego segmentu, czyli nadal komputery z IO, natomiast ich wartość to okolice od 15 do 22 tysięcy złotych, przy czym wiadomo, jesteśmy w stanie w takich maszynach zastosować jeszcze wydajniejszą kartę graficzną, wydajniejszego procka, lepszą płytę główną. Pamiętajcie, że jest różnica, wbrew temu, co często ludzie sobie na forach wypisują, a są to po prostu ich iluzje, bo ja rozumiem, no ludzie nie mają przełożenia na dany sprzęt, nie bawią się tym, więc żyją w iluzjach i twierdzeniach, że na przykład płyta za 1000 zł ma takie same możliwości jak płyta za 3000 zł. Absolutnie nie. Przy czym te możliwości wykorzysta się w momencie, kiedy się wie, co się robi, tak? Czyli precyzyjna regulacja procesora, precyzyjna regulacja pamięci, zakres regulacji napięć na płycie z wyższego segmentu niż na płycie z niższego segmentu, no to dla jednych osób będzie to już coś bardzo istotnego, a dla innych granie warta świeczki, żeby dopłacać, tak? Także tak to wygląda. I oczywiście w tym segmencie już wchodzą w grę i zawsze używamy customowe kable, które są idealnie dobrane pod klimat konfigu, pod kolorystykę konfigu, pod motyw przewodni. No i oczywiście są to konfigi, które też zazwyczaj pozwalają w przyszłości na rozbudowę o custom LC. Ponieważ ja obudowy dobieram nawet w taki sposób, żeby w przyszłości, w momencie kiedy machina miałaby być rozbudowana, na przykład o custom LC albo o potężniejszą kartę graficzną, czyli taką, która zajmuje więcej miejsca, żeby to się wszystko zmieściło, nie było problemów. Także też zasilacze są tutaj bardzo istotne. Nigdy nie robimy nic na styk, tylko warto, w myśl zasady, lepiej zapobiegać niż leczyć, pozwolić przykładowo na użycie potężniejszego zasilacza, który przełoży się na
takie możliwości, żeby dorzucić potężniejsze GPU w przyszłości, a przy danym konfigu będzie pracował chłodno, sprawnie, z wysoką sprawnością i bezproblemowo, tak? To jest bardzo istotne. Przykładowe konfigi mieszczące się w tym budżecie to Echa Mustafar, Echa Quantum Frequency czy chociażby Echa Normandii SR2. Także jak możecie zobaczyć, każdy konfig estetyczny w innym klimacie, natomiast dodatki, małe szczegóły dobrane w taki sposób, żeby podkreślić charakter maszyny i żeby oddać jej klimat i oddać tą duszę. Tak? W ten sposób to wygląda. Trzeci segment, maszyny full wypas, ale nadal na IO, czyli generalnie między kwotą 25 a 32 tysiące złotych. Tak jak mówię, tak ja się nie trzymam tutaj dokładnie, jak była wcześniej do powiedzmy 22, to teraz o 25, bo weźcie pod uwagę, że te widełki mogą się zwiększać. Mówię po prostu z doświadczenia, jak to zazwyczaj wygląda, kiedy ktoś się do nas zgłasza. Także trzeci segment maszyny oczywiście na full wypasie, topowe komponenty, topowe GPU, nadal na IO, natomiast całkowita maksymalizacja tego, co da się z danego konfigu wyciągnąć, jeżeli chodzi o możliwości, bardzo precyzyjne również regulacje i też oczywiście możliwości rozbudowy później pod custom LC. Bardzo często dobieram wentylatory w taki sposób, ażeby w momencie, gdyby dana osoba chciała w przyszłości zainwestować, rozbudować maszynę o custom LC, to żeby nie trzeba było zmieniać wentylatorów. Także tutaj też właśnie lepiej wszystko planować przyszłościowo w taki sposób, żeby jak najefektywniej wszystko zamknąć w całość i pozwolić na upgrade'y. Przy czym powiem Wam z doświadczenia, że zazwyczaj jest i tak. W taki sposób to wygląda, że ludzie, którzy zgłaszają się do nas po czasie, którzy wracają do nas, kiedy na przykład następuje moment upgrade'u konfigu, to zazwyczaj i tak chcą po prostu zmienić płytę główną, proca, wiadomo, grafę. Przy czym ja bardzo często muszę ludzi hamować w ich zapędach, mówiąc, że słuchaj, nie rób tego, na razie zostań na tej platformie, zostaw tego procka, zostaw te pamięci, zostaw tą płytę główną, zmienimy ci kartę graficzną i naprawdę nie inwestuj teraz w te komponenty, bo masz naprawdę na takim poziomie maszynę, że spokojnie jeszcze parę lat tylko możesz wymieniać GPU i będzie ci to hulać wszystko na maksa. No ale wiadomo, czasami ludzie mają bzika na punkcie nowości i jeżeli mają taką zajawkę i bardzo chcą, to nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby to zrobić. Czwarty segment, czyli segment, z którym tak naprawdę do czynienia mamy najczęściej. Wchodzimy tutaj już w machiny z custom LC i widełki są dość szerokie, bym powiedział, ponieważ 35 do 405, 50 tysięcy, czasami nawet troszkę więcej niż 50. To wszystko zależy oczywiście od tego, w jakie komponenty pójdziemy. Chociażby prosty przykład, bazując na płytach Asusa, bo głównie wybieramy takie mobasy. W zależności od tego, czy to będzie na przykład mobas ROG Extreme, czy Hero, czy Apex, no to wiadomo, że tutaj też mamy parę tysięcy różnicy, w zależności od modelu GPU, czy to będzie na przykład seria 80 NVIDIA, czy seria 90 NVIDIA, w zależności od tego, jakie będzie LC, bo też zazwyczaj LC w tych segmentach to widełki pomiędzy 6,5 do 8,5 tysiąca złotych, a czasami powyżej 10, tak? W zależności od chłodnic, wentylatorów, użytych bloków, złączek, rezerwuaru bądź rezerwuarów. No, także dlatego tutaj te widełki są dość szerokie. Przykładowe konfigi mieszczące się w tym budżecie to chociażby Dark Knight, Skylla 2, Mystic Panther, Kronos, Kronos 2, Lightcatcher, Warp Drive, Joker. Także no, jeszcze więcej konfigów oczywiście, na przykład ze starszych Azure Dragon, także troszkę tego się tutaj znajdzie. Podaję Wam przykładowe machiny. Jest to segment, tak jak mówiłem, z którym najwięcej mamy do czynienia. No i tutaj w zależności od tego, jakie są dodatkowe modyfikacje, no to też oczywiście wszystko ustalamy w pełni indywidualnie. Bo w ogóle my wszystko zawsze ustalamy indywidualnie i tak jak często mówię, komputery szyjemy na miarę. Tak jak krawiec garnitur. To jest wszystko totalnie customowe, w pełni zindywidualizowane i dopasowane do potrzeb i możliwości danej osoby. Piąty segment, przedostatni, bo będzie jeszcze szósty, to maszyny w okolicach 50 do 60 tysięcy złotych. Też wiadomo, widełki dość szerokie, na podobnej zasadzie jak wcześniej. No i główna rzecz, która te maszyny wyróżnia, to ogromne obudowy typu Fantex MT Lite, Obsidian 1000D, Regentec Eris Evo, Lianli V3000+, w którym teraz budujemy pewną fajną machinę i
układy z dwoma rezerwuarami, z trzema, czterema chłodnicami, tak? Ale z kilkoma pompami. Powyżej dwóch, nawet do trzech, czterech pomp. Maszyny wyposażone w dwa oddzielne układy, bądź w jeden wielki układ. W zależności od tego, jaką koncepcję wybierzemy. I przykładowe maszyny. Aventador, Hydromadness, Atlantis, Unicorn, nadchodzący Exekutor i nadchodzący Skynet. No tych maszyn jeszcze Wam na razie nie pokażę. Zobaczycie za czas jakiś, ale miazga po prostu. Nie mogę się doczekać, aż to zobaczycie. No i są to maszyny całkowite top topu, jeżeli chodzi zarówno o komponenty, jak i układy chłodzenia. No i szósty segment. Maszyny przekraczające wartość 60 tysięcy złotych, nawet 80 wzwyż. I nie są to typowe konfigi do gier, chociaż oczywiście można na nich pograć i to bardzo komfortowo. Przykłady The Hive oraz Fangorn, czyli tak naprawdę de facto przepotężne stacje robocze, które mają łączyć w sobie ogromną wydajność, zarówno komponentową, jak i ogromną wydajność układów LC, wielkie gabaryty, dodatkowe modyfikacje, różne smaczki i tak dalej. Szczególnie Fangorn jest niezwykle wyjątkowym konfigiem, jeżeli chodzi o wizualia. No i obok The Hive najbardziej kosztownym, jaki do tej pory zbudowaliśmy. Przy czym bardzo możliwe, że pojawi się za czas jakiś jeszcze kolejny segment. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, bo jak dobrze pójdzie, to wejdziemy w stacje robocze na ultra full wypasie, powyżej 100 tysięcy złotych. Mieliśmy dość niedawno jedno takie zlecenie, gdzie mieliśmy coś takiego zrobić, ale no finalnie nie pykło, że tak to określę. Zobaczymy za czas jakiś, czy coś takiego będzie, ale biorąc pod uwagę to, że wszystko się zawsze manifestuje, to jak najbardziej tak. Także słuchajcie, no jak widzicie, duży tak naprawdę rozstrzał tego, czym my się zajmujemy, ale tak jak mówiłem na początku, każdy, ale to absolutnie każdy konfig robimy z największą pieczołowitością. No i wiadomo, że przy konfigach z IO jest znacznie mniej roboty, jeżeli chodzi o samą budowę, niż konfigach z LC, czy nawet pomiędzy konfigami typowymi z LC jest znacznie mniej roboty niż z bydlakami typu The Hive, Fangorn i tak dalej. Także to zupełnie inaczej wygląda. Bardzo Was zachęcam do przesłuchania podcastu, jaki jakiś czas temu z Agą nagrałem, o którym wspominałem na początku materiału, bo tam macie od groma informacji, jak w ogóle wygląda zamówienie komputera u nas i na co warto zwrócić uwagę, jak ja bardzo ciągnę za język potencjalnego zainteresowanego, ponieważ nawet pytam się o takie rzeczy, jaka będzie przykładowa temperatura otoczenia, w której maszyna będzie się znajdować, czy to zimą, czy to latem. Wiadomo, że nie da się tego określić co do stopnia zazwyczaj, ale chodzi mi o pewien pogląd, żebym wiedział też, jak wszystko poustawiać. Bardzo ważne są motywy przewodnie, na przykład to, jakie ktoś lubi uniwersum, czy książki, czy filmy, czy po prostu kolorystykę, w jakim pokoju będzie się komputer znajdował, tak żeby go nawet idealnie kolorystycznie dobrać do wystroju wnętrza. Także naprawdę im więcej szczegółów, tym lepiej, bo nam przede wszystkim sprawia wielką radość to, że możemy się, że tak to określę, wyżyć artystycznie. Jara nas to nieziemsko, bo ja na przykład w ten sposób zaspokajam swój głód budowy machin. Bo gdyby nie to, to swoją maszynę chyba przebudowywałbym w ciągu roku z 6-7 razy, a tak zazwyczaj wystarcza mi 2 do 3, także jakaś to jest redukcja maniactwa pasjonatycznego. Także tyle w tym materiale i zostawcie komentarz, pamiętajcie, łapka w górę dla zasięgów, warto materiał udostępnić i jeżeli macie pytania odnośnie konfigów, odnośnie wolnego terminu, bo to też jest bardzo ważna kwestia, że często u nas się czeka na realizację konfigów, bo po prostu no, ludzie czekają w kolejkach, więc trzeba zawsze się umówić tak, żeby miało to wszystko ręce i nogi. No i też zamówienie tak komponentów, szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę te machiny najbardziej wypasione z największymi układami LC, no to też się czeka. Tak? Także tak to wygląda. Także jeżeli ktoś chciałby na przykład komputer na już, przysłowiowy już, i do nas napisze, to no nie ma szans, przy takich machinach nie ma żadnych szans, żeby to zrealizować, nie wiem, od ręki, tak? No jest to logiczne. Natomiast maszyny z IO w momencie, kiedy mamy wolny termin, bo to też jest bardzo istotne, że jednocześnie pracujemy nad jednym konfigiem z custom LC. Po prostu, dlatego żeby nie tracić na jakości. W pełni się mu poświęcamy i kiedy już robimy ostatnie szlify w warsztacie, zanim maszyna trafi do mnie na miejsce, w którym testuję sprzęt, to dopiero kiedy już mamy wszystko
ku końcowi, że tak powiem, zbliżające się, możemy w ogóle zacząć rozmawiać o budowie kolejnej maszyny. Natomiast jeżeli chodzi o konfigi Zio, no to wiadomo, z racji tego, że znacznie mniej czasu potrzeba na takie maszyny, to no więcej ich robimy w krótszym czasie i tutaj terminy są znacznie bardziej przystępne. Dobra, słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Przy okazji zapowiem kolejny materiał, a kolejny materiał to będzie długo już przeze mnie tworzony i cały czas upgrade'owany, a mianowicie moja opinia o według mnie najlepszych IO pod Intela. Valkyrie Dragon Fang i Valkyrie Syn. Także fenomenalne IO, które użyliśmy w wielu konfigach i naprawdę od czasu EK Elite 360 zrobiły cholerstwa na mnie największe wrażenie. Także warto poczekać na materiał i w nim zobaczycie bardzo konkretne testy i moją opinię. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, to w opisie materiału macie maila. Więc to dla tych osób, które chciałyby dowiedzieć się, jak wygląda w szerszej skali współpraca z nami, jeżeli chodzi o konfig. Natomiast od razu zaznaczam, bardzo proszę, podajcie jak najwięcej informacji, czyli jaki macie budżet, jakie ewentualnie macie widełki do rozszerzenia tego budżetu, jakie macie potrzeby, do czego jest konfig, do czego ma być konfig, czy do gier, czy do pracy, czy do gier i do pracy. Jeżeli macie już ustalony, powiedzmy, kierunek artystyczny, kolorystykę, czy jakieś odniesienia do właśnie uniwersum, książek i tak dalej, to dajcie o tym znać. A i tak zawsze umawiam się na rozmowę telefoniczną, no bo wiadomo, że siłą rzeczy najwięcej informacji jestem w stanie przekazać i najwięcej informacji wymienić z potencjalnie zainteresowaną osobą i zupełnie inny przepływ energii niż suche pisanie, jak ja to nazywam, tak? Także jest to bardzo ważne. Trzymajcie się serdecznie, pozdrowienia, do następnego materiału, cześć! Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i zostawcie po sobie komentarz. Pozwoli nam to rozwijać nasz kanał. Mamy wyłączoną monetyzację ze względu na muzykę, jakiej używamy w materiałach. Dlatego jeżeli chcecie przesłać nam trochę pozytywnej energii, możecie postawić na wirtualną kawkę. Link w opisie. Pozdrawiamy, Aga i Konrad.